Jak stworzyć na stronie internetowej taki efekt suwaka, gdzie możesz pokazać efekt przed i po? Jest to bardzo, bardzo fajne narzędzie. Może to podbić sprzedaż na Twojej stronie landing page, może zainteresować też odbiorców na Twojej stronie internetowej. Dzisiaj właśnie w tym wideo pokażę Tobie, jak zrobić taki właśnie suwak. Także jeżeli interesuje Ciebie ten temat, zapraszam Ciebie do obejrzenia tego odcinka. Wskakujemy do mojego komputera i już wszystko Tobie pokazuję. Zapraszam. Także jesteś już na pulpicie mojego komputera, widzisz mój ekran. Zaczynamy od wyboru zdjęć. Ja wybrałem sobie zdjęcia, które właśnie mnie interesują, żeby właśnie przedstawić Tobie ten produkt. Jeśli masz swoje zdjęcia, no to wykorzystaj. Pamiętaj, aby te zdjęcia, które będziesz, nie wiem, ściągać z internetu, żebyś mógł je po prostu udostępnić na swojej stronie internetowej. Do tworzenia strony internetowej ja wykorzystuję platformę Builderall. Jest to platforma, gdzie jest ponad 40 narzędzi marketingowych, takie jak tworzenie właśnie stron, lejków sprzedażowych, blog, można tu zrobić webinary, platformy członkowskie typu membership. Naprawdę jest tego tutaj bardzo, bardzo dużo. I kreator stron internetowych, który ja używam właśnie do swojej pracy w marketingu, nazywa się Builderall Website Builder. I klikam w prawym górnym rogu Create New Site. Wybieram tutaj profesjonalną. Tutaj masz do wyboru już gotowe szablony stron internetowych, lejków też sprzedażowych, jeśli będą Ciebie takie interesowały. Ja wybiorę na potrzeby tego właśnie poradnika pusty szablon bez żadnych gotowych już pomocy. Klikam Save. Jestem już właśnie na menu głównym swojej strony internetowej i przechodzę do edycji pierwszej strony. Usuwam właśnie te tutaj rzeczy, nie są one potrzebne. Sposób działania i tworzenia stron internetowych właśnie w narzędziu Builder Website Builder opiera się na budowie paneli, także masz tutaj taki suwak, to jest wielkość panelu właśnie. Jeśli wejdziesz na moją stronę internetową, możesz zobaczyć, że to jest właśnie jeden panel, to jest drugi panel, kolejny, kolejny. Następny. Także na tym polega właśnie technika budowy strony internetowej przy użyciu narzędzia Builder Website Builder. Po prostu budujesz kolejne panele i na te panele wstawiasz odpowiednie elementy, które Ciebie interesują. Wracamy do kreatora strony. Mamy już pierwszy panel. Zrobię sobie jego właśnie długość tutaj. I to, co będę potrzebował, takie coś jak iframe. To jest taka specjalna ramka, której wielkość możesz oczywiście sobie tutaj edytować tak jak chcesz. Do tej ramki będziemy po prostu wklejać kod, żeby uzyskać właśnie taki efekt slajdu, takiego efekt suwaka. Jeżeli masz już zdjęcie, jeżeli masz już wybrane zdjęcia, które chcesz użyć, przejdź właśnie na tą stronę juxtapose.nighttap.com. Link oczywiście będzie do opisie tego filmu i jak możesz zobaczyć, możesz stworzyć efekt takiego suwaka, jak i również materiał GIF, które możesz użyć na swoich social mediach. Zjeżdżam tutaj na sam dół. Będzie tutaj potrzebne konto na platformie Dropbox, gdzie uprzednio musisz rzucić właśnie zdjęcia i tak dodajesz właśnie tutaj na tą stronę. Także ja już wybrałem kilka zdjęć na swoim Dropboxie. To było właśnie to zdjęcie z Manhattanem, a na potrzeby tego tutoriala wybierzemy sobie właśnie zdjęcie z Szanghaju. Także zaznaczam tutaj z lewej strony zdjęcie sobie zatytułowałem Szanghaj 1, a z prawej strony wybieram zdjęcie Szanghaj 2. I w tym momencie widzisz, że już jest powstała animacja z tym suwakiem, także trzeba przycisnąć go myszką, żeby móc poruszać go właśnie na stronie internetowej. Możesz suwak zrobić pionowy, taki właśnie jak ja pokazywałem Tobie na samym początku i taki jaki jest tutaj, a możesz kliknąć tutaj i zastosować właśnie sobie taki suwak poziomy. To oczywiście w zależności od tego, co Ciebie interesuje, jak chcesz to wykorzystać u siebie, to oczywiście wybierz taki, jaki Ty chcesz. Jeżeli masz już gotowy projekt, kliknij tutaj Publish, pojawią Ci się dwa kody. Pierwszy kod to możesz właśnie udostępnić ten link w swoich social mediach, a drugi kod jest to właśnie kod,
który wstawimy do narzędzia iFrame i ten kod po prostu trzeba skopiować. Przechodzę właśnie tutaj, klikam na ołówek w narzędziu iFrame, pokazuje mi się menu, wybieram General Settings, Embed Document i tu po prostu wklejam ten kod, naciskam Apply, zamykam to okno, naciskam Save, that's fine. Tu jeszcze wyskoczy takie powiadomienie, robię Close i w tym momencie możesz zobaczyć, że moje narzędzie iFrame już jest, mogę sobie też je oczywiście zwiększyć, żeby tego bocznego paska nie było widać na stronie internetowej. OK, w ten sposób. Jeśli chcesz, żeby ten element iFrame był na samym środku Twojej strony internetowej, wystarczy, że zrobisz tutaj tą zakładkę Center Element i jest już on na samym środku na Twojej stronie www. Przesunę sobie jeszcze ten suwak. Może zmienię też to tło na jakiś inny kolor niż biały. Wybieram tutaj Background Settings, kolory. Może sobie tutaj taki troszeczkę o odcień szarości. Dobra, teraz oczywiście kliknij Save. Jeszcze raz that's fine. I tutaj Close. Żeby udostępnić tą stronę, żeby ją opublikować jakby w internecie, wystarczy, że cofniesz się do menu głównego właśnie tutaj na Builderall Website Builder i naciśnij ten przycisk Publish albo Republish, że strona została pozytywnie opublikowana. Kliknij te trzy kropki. Go to the website page. W tym momencie Twoja strona jest już żywa w internecie. Ten adres jest to adres swojej strony internetowej. Oczywiście możesz tu podpiąć swoją domenę. Ja dla przykładu tego poradnika nie będę robił, ale jest taka możliwość. Też jest materiał na moim kanale, jak to zrobić. I jak możesz zobaczyć, suwaczek działa bardzo ładnie. Także to jest wersja na komputery. A tak będzie wyglądała wersja mobilna. Oczywiście trzeba też dodać, jeśli to tylko będzie taka konstrukcja, to trzeba też dodać panel powyżej i panel poniżej, żeby to wyglądało mniej więcej tutaj, jak widzisz na ekranie, właśnie na tym przykładzie. Jeżeli chcesz stworzyć animację GIF, wracamy na stronę Juxtapose i wybieramy sobie GIF. Możesz dodać obrazek zarówno z Dropboxa, jak i z Twojego komputera. Ja wybiorę właśnie tutaj ten Manhattan. Mam już dwa zdjęcia. Kliknij tutaj Generate GIF. Został stworzony. Klikasz przycisk Download. Mam już go na swoim komputerze. I tak samo możesz go dodać tutaj jako kolejny panel, więc zróbmy menu główne. Tutaj powrót, panels, dodaj pusty panel. Każdy nowy panel, który dodasz, będzie zawsze pod spodem, ale kolejność tych paneli oczywiście można edytować. To usunę i dodam sobie tutaj właśnie ten GIF. Wybieram zdjęcie. Przerzucam na stronę. Klikam właśnie na zdjęcie. Za każdym razem, kiedy chcesz edytować poszczególny element, wystarczy, że klikniesz na niego myszką i panel edycji poświetla Ci się z lewej górnej rogu tego elementu. Tak masz tutaj właśnie w panelu i zarówno właśnie do edycji zdjęcia masz też menu główne do edycji zdjęcia. Klikam na ołówek, General Settings, Change Image i ja już właśnie mam ten materiał GIF. Zaznaczam, robię Save. Mam też ten panel GIF dodany na swojej stronie. Każdy krok Twojej pracy internetowej, zawsze pamiętaj, że cokolwiek będziesz robić w każdym elemencie, zawsze klikaj Save. Nie wiadomo, co się może stać, brak prądu, czy komputer Ci padnie, czy coś takiego. Szanuj swoją pracę. W momencie, kiedy klikniesz Save, Twoja praca zostanie zachowana. Jeżeli chcesz, żeby ten element był centralnie na stronie, robię Center Element, wracam na stronę, robię Republish. Strona została opublikowana, wracam właśnie na tą stronę i wystarczy ją odświeżyć kilka razy. Jak możesz zobaczyć, panel GIF został dodany właśnie tutaj i tak on wygląda.
Także to już wszystko w tym materiale wideo. Mam nadzieję, że on Tobie pomógł, przydał się. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania, napisz je proszę w komentarzu pod tym filmem. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak stworzyć skuteczną reklamę na Facebooku, obejrzyj właśnie ten materiał, a dowiesz się krok po kroku, jak to zrobić.